W połowie września w Muzeum Pienińskim w Szlachtowej otwarto wystawę Juliana Klamerusa. Zakopiańczyk z urodzenia przez 20 lat mieszkał w Krynicy. Związał się tam z nowosądeckim środowiskiem kulturalnym. Człowiek wszechstronny, przewodnik tatrzański, etnograf i poeta, jest również osobą głęboko wierzącą. Twórczość Juliana Klamerusa jest twórczością taką głęboko religijną. Możemy powiedzieć o dominującym religijnym wyrazie jego prac. Są to prace wykonane różną techniką. Są obrazy malowane, są kolaże, asamblaże, sztandary. Są wreszcie rzeźby w kamieniu. Julek sam wskazał nam artystów, którzy odegrali taką bardzo istotną rolę w jego dalszej twórczości. Są to artyści profesjonalni, wybitni, słynni artyści, jak na przykład Władysław Hasior czy Antoni Rząsa, ale też takimi mistrzami dla niego byli twórcy ludowi. Często nie umiejący nawet czytać i pisać, ale jednak wybitni artyści, nie bójmy się tego słowa, jak na przykład Orawski Herudek. Z Władysławem Hasiorem, notabene z Nowego Sącza, pochodzącym artystą, ale przecież kojarzonym przede wszystkim z Zakopanem, a więc z miejscem, gdzie Julek mieszkał, łączyły Juliana więzy przyjaźni. Widzimy wyraźną jakby inspirację twórczością Hasiora, chociaż są to dzieła indywidualne, indywidualne dzieła Klamerusa. Jak popatrzymy na te prace, to widzimy, że w tych dziełach Julian wykorzystuje elementy, autentyczne elementy, artefakty z kultury góralskiej. Niektóre instalacje wykonane są na dawnych oknach z chałup góralskich. Rzeźby robione są, wykonane z kamieni z Dunajca. Jako elementy prac służyły nieraz stare deski z zabudowań góralskich, z jakichś stodół, z chałup. Kowalskie roboty, różne ćwieki, elementy żelazne, które przez dziesiątki lat służyły ludziom w ich pracy, były obecne w życiu górali. Kilka słów na temat tych świętych, którzy Pana inspirują. Dlaczego właśnie ich Pan wybrał? No oni, to nie ja ich wybrałem, to oni mnie wybrali. To znaczy święty Brazol bez... No jako przewodnika tatrzańskiego, no to prowadziłem ludzi na kalatówki. No i ja tam oczywiście po drodze z pustelnia świętego brata Alberta. Cały czas to się ten brat Albert koło mnie chodzi. No inni święci się pojawiają no, jeden za drugim, powiedzmy, bo no, mieszkałem w Krynicy, tam był ten teren pogranicza Bizancjum i Rzymu, nie? No więc tu nagle się pojawił święty Andrzej Bobola. Pojawiła się Mała Teresa Dzieciątka Jezus, o której nic nie wiedziałem, nie? No albo na przykład tu jest święty Maksymilian Kolbe. No ja sobie zadałem taką, tam mieszkając w tych trudnych warunkach, bo artysta, no jak się jest, to w różnych warunkach. Co powiedziałem, no jest w Oświęcimiu i teraz co ma pod ręką, nie? No akurat ja takie materiały miałem jakie, nie? Użyłem to na tą kapliczkę. Wystawa będzie czynna do końca listopada.